Drodzy kochani katecheci, zapraszamy Was serdecznie na kolejny filmik Metody w katechezie. Można je wykorzystać w katechezie przedszkolnej, jak i również w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zapraszamy! Pewnie zastanawiacie się, co to jest. Otóż jest to różaniec. Również nie wygląda może tradycyjnie, natomiast jest przeznaczony specjalnie dla przedszkolaków. Długie koraliki, nietradycyjne, okrągłe, służą do tego, aby jak najwięcej rączek mogło je trzymać. Różaniec jest wykonany z bardzo mięciutkiego materiału. Dzieci bardzo często przytulają się do niego i bardzo chętnie modlą się. Ja wykorzystuję tę metodę tradycyjnie przy październikowych katechezach, ale również na różańcu powtarzamy sobie modlitwy podstawowe, takie jak Ojcze Nasz czy Pozdrowienie Anielskie. Różnie można modlić się na tym różańcu, jednak uważam, że najlepiej jest siedzieć w kółeczku i przekazywać sobie nawzajem po wypowiedzianej modlitwie jeden koralik. Każde dziecko zapamiętuje, który koralik po kolei jest już odmówiony, a które jeszcze pozostały do odmówienia modlitwy. Dzieci przy okazji liczą i wszystkie wiadomości ze wszystkich przedmiotów łączą w jedno. Bardzo chętnie wykonują te zadania i szybciej uczą się modlitw. Różaniec zakupiłam w bardzo ciekawej firmie, którą polecam, Ruach Przytulanki Świętych. Firma szyje przyjemne dla dzieci przytulanki świętych oraz inne akcesoria. Taki różaniec można wykonać sobie na zamówienie.